Siemanko, jesteśmy kurde na haciendzie u Winiego. Tutaj jest studio Stopro i mój skromny domek. Było za muki. Lety pas, pas do dni. Tylko w kijanku kurki. Raz. A powiedz mi, to tak czy odwrotnie się zakłada? No. Tak czy odwrotnie? Pokażę, ci mówię tak, bo załamanie jest z przodu. Dobra, zajebiście. Takiego dubska, aha. Bulma, aha. Twoje oczy to niebo. Fajne masz usta. Tu? Nie, no myszką musi być. Fajna masz usta. Hejterze, co za wicję zerka, za ti ręki. Jarasz kiepa siedząc w marki, w slipach walisz prowarki. A tu ma fajne ma majtki, pokazała mi jak nikt nie patrzył. I ma też fajne koleżanki, więc uzuci. Kuban oparty, ja. Bo łapią mnie smutki. No, lecimy. Dobra, mordki, nagrywam. No. Czekaj, niech on kręci. I zróbmy tak w ogóle, że ja tutaj stoję i mówię, mamy specjalnego gościa i otwieram drzwi. No. I wchodzimy i ty jesteś. Dobra. I leci ten. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy specjalnego gościa. Mam kapelusz od mędrca z twarzą głupca. Kurwa! Lecą tej ptachurki. Lubię, kiedy wreszcie jest z górki. I twoje różowe pazurki. Oczy zadymione z naturki. Napiłbym się z nimi wódki. Chociaż tu trochę cebulki. Zapnął mi... A wiesz co, jeszcze raz, bo tam się kurwa zająknąłem. Dobra. Dzień dobry Państwu, mamy dzisiaj specjalnego gościa. Genialny szum siedzi mi na plecach. Napiłbym się z nimi wódki. Bulma, aha. Nikt nie ma takiego dubska. Jak ja? Bulma. Dalej. Twoje oczy to niebo. Fajne masz usta. Co za podnięcie. Dobra, teraz. Mordki. Jeszcze raz. No to po prostu niech leci, nie? Za podnięcie. No. Kapelusz mam. O, jeszcze raz. Bo teraz już mi się... Ty lecisz, on po prostu nagrywa. Także no. Robisz źle, to zapierdalasz dalej. No. Na bluzie mam genialnego żółwia. Kapelusz mam od mędrca. Kurwy, jeszcze raz. Okej. Okay. Mędrzec o twarzy głupca pożyczył mi kapelusz. Na plecach mam genialnego żółwia. A Wini mi dzisiaj powiedział, że nie trzeba wcale być z podwórka, żeby być raperem. Więc spełniło się moje marzenie. Lecimy! Nie będzie, nie? Dobra. Wini mi... Ha, to muszę być blisko Majka, nie? No wiesz, najpierw gadasz tu, a potem dopiero Majka, wiesz, potem rapujesz. Wini mi dzisiaj powiedział, że nie muszę być z podwórka ani z ulicy, żeby być raperem, więc spełniło się moje marzenie z dzieciństwa. Mędrzec o twarzy głupca pożyczył mi kapelusz, a na plecach mam genialnego żółwia. Piękna sprawa. Mordki, i właśnie tak kończę pobyt w Szczecinie z sparingami. I słuchajcie, zawsze chciałem poznać Franka Mira i Masz Vidala. Very difficult for him to pass the guard of Frank Mir. It's a very unusual guard. He's going for a footlock. He's going to hold the leg. Last dance, Frank Mir defeats Brock
guest is here. Brittany Palmer, Brooklyn Wren also on hand. Game Bread is in the building. And these guys just flapping gums at each other. Any chance they get. The fight clock is brought to you by Modelo. Oh! A tutaj Fragmir. A tu Fragmir i masz widać w jednej osobie. Pozdro. Dzięki i pozdrawiam BKS Skorpion. Dzięki za trening. Mordki, ale świat jest mały. Przychodzę tam do trenera. Się pytam, czy mogę sobie jedną trójkę rzucić. On tak zaśmiał, no pewnie. Ja mówię, trenowałem kiedyś u Zgiska Merdy. On mówi, tak, a ja grałem z nim w jednej lidze. Super. Tylko, że pan, mój trener Zgisek Merda, już jest teraz świętej pamięci, ale był zajebistym wychowawcą. 150 kilo z wąsem. I to był pierwszy gościu, pierwszy trener w życiu i w sumie jedyny, od którego dostałem serio kopa w dupę na obozie. O. Widziałeś to? Od razu. Dawaj teraz, daj trzymaj mnie, nagraj. Tak? Dobrze? Pewnie, pewnie. Za dużo siły, wiesz? A wczoraj narzekałeś, że jest technika, jest wszystko, tylko siły nie ma. Patrz teraz. Dobra? Jeszcze? Dawaj, druga próba jeszcze. Dawaj. Bliżej. Ej, jeszcze raz. No! Zajebioza. A teraz wam coś powiem, anegdotkę o Łukaszu Staniochu. O mnie? Tak, o tobie. Uczesz. Uczesz się. że byliśmy kiedyś na nartach wodnych i Łukaszowi nie wychodziło, a gość tak się uparł, że tak zapierdala na tych nartach, gdzie ja oczywiście odpuściłem już na samym początku, bo mi nie wychodziło, a gość tak zapierdalał, aż mu wyszło. No i zrobił. Nie, i zrobił. Wyszło. To czekaj. Czekaj, ja jeszcze tak. Słuchajcie, mordki. Widzicie, że to jest na one shota. Pierwsza próba. Jak trafię trójkę, to co, lepiej coś muzycznego czy sportowego? Jak myślisz? Sportowego. Sportowego? Dobra, to jak trafię trójkę, to Szeliego Knedla nokautuję w 3 sekundy. Czekaj jeszcze. To nokautujesz. Dobra, bracie, idziemy się kąpać.